Hej wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem, czyli moją poranną rutyną. Jest to wersja rutyny, gdzie mam wolne, taka luźniejsza, gdzie nigdzie nie muszę się spieszyć. W takie dni zazwyczaj wstaję około 9 rano. Po przebudzeniu zawsze chwytam za telefon, sprawdzam Instagrama, Facebooka, pocztę, odpisuję również na wiadomości. Jednak chwilę po obudzeniu wstaję, ubieram ciepłe kapcie i szlafrok. Pierwsze co robię po wstaniu z łóżka, to idę do toalety. Myję twarz oraz zęby. Zawsze po porannej toalecie ubieram się. Jeśli wiem, że na drugi dzień muszę szybko wyjść z domu, zawsze szykuję ubrania już wieczorem. No i gotowe! Kiedy mam luźniejszy dzień, zawsze ubieram coś wygodnego. Staram się również ścielić łóżko, bo pokój wygląda o wiele schludniej. Jeśli mam dzień wolny, tak jak dziś, to rzadko się maluję. Rozczesuję jedynie włosy, robię szybkiego kucyka bądź warkocza i to tyle. A teraz czas na śniadanie, oczywiście obowiązkowo herbata. Uważam, że śniadanie jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia, dlatego zawsze staram się go zjeść. Jednak z tym co jem różnie bywa, zazwyczaj jest to jakiś omlet, jajecznica bądź tosty. Dziś jednak wybór padł na kanapkę z serkiem. Moja ulubiona część mojego poranka, oczywiście kawa, bo dzień bez kawy to dzień stracony, dlatego musi być ona obowiązkowo.
Po śniadaniu, po kawie, kiedy mam chwilę wolnego czasu, bardzo chętnie poświęcam go na ćwiczenia. Ostatnio moją ulubienicą stała się Monika Kołakowska, którą może kojarzycie. Robi ona wspaniałe wyzwania i super motywuje do ćwiczeń. I tak w zasadzie mija mi poranek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba i do następnego. Pa!